taki szkicowy charakter. To sceny siedziały w mojej głowie od dzieciństwa. Jak byłam mała, bardzo lubiłam mocno zaciskać powieki i patrzeć na niebo przez filtr, który pojawiał się w oczach. Te fotopsje, które przez mocne zaciśnięcie gałki ocznej powodują zniekształcenie obrazu, różne mroczki, które się tutaj pokazują, chodzą na niebo i kiedyś przypomniałam sobie, jakie to było dla mnie ważne. To jest taki zaczątek dopiero tego, co myślę w następnych cyklach się pojawi. Nie chcę zbyt dużo już opowiadać, to bardzo osobiste malarstwo. Bardzo chcę, żeby Państwo po swojemu interpretowali. I jakkolwiek może być dla Was interesujące, będę bardzo szczęśliwa. Po wernisażu zapraszam na koncert zespołu Kariuma. Jestem bardzo szczęśliwa, że Kontury Kultury tutaj spowodowały taką fuzję. Jest to zespół magiczny, szamański. Myślę, że nie pożałujecie, że tutaj jesteście. Gra tam też oprócz trzech dziewczyn, które uwielbiam, moja córka jako czwarta, więc będziecie mieć taką bardzo rodzinną imprezę w podwójnym wydaniu. Dziękuję Państwu serdecznie. Otwieramy wystawę jak najbardziej i zapraszamy wszystkich na koncert Kariumy, który się odbędzie o godzinie 19. Czyli...
i można go usłyszeć na płycie Empik prezentuje dobre piosenki. Ja się po to lubię.
miękkim sercem czuć.